Każdy uczestnik Watry znalazł coś dla siebie. Było mnóstwo atrakcji dla najmłodszych oraz tych starszych. Występy zespołów folklorystycznych, które są lubiane szczególnie przez osoby starsze, ale też młode. Będą gry i zabawy dla dzieci, zajęcia z lepienia gliny z ceramiki. Zgodnie z tradycją Watrę rozpala najstarszy mieszkaniec Michałowa. Zaszczytną funkcję starosty Watry pełnił po raz kolejny Michał Chawura, który zdradził nam, ile ma lat. Teraz już 87, będzie w listopadzie. 16 listopada. 87 minie, jak dożyje. Watra oznacza ogień, przy którym kiedyś zasiadały całe pokolenia Łemków, śpiewając i rozmawiając w swoim ojczystym języku. Tradycje podtrzymują do dzisiaj. No tu mam spotkania, koleżanki spotykam, swoje znajome. Tutaj mieszkałam, obecnie mieszkam w Legnicy. Taka tradycja, zawsze po prostu lubię tu przyjeżdżać. No, żeby się zaprzyjaźnić z ludźmi, bo i krewni są, i rodzina jest nie, od Przemkowa i ze Szprotawy. Watra to nie tylko spotkania z kulturą łemkowską, ale także festiwal kultury etnicznej. Na scenie wystąpiły zaproszone zespoły, między innymi Łaskiwoczka, Teroczka, Kyczera i Lemko Tower.